Dzień dobry, już powinniście nas słyszeć, a za sekundę nas zobaczycie. Minęła godzina 19, a już staramy się pojawić. Cześć, tu Krzysiek, a ze mną dzisiaj jest Marcin. Będziemy rozmawiali o pracy zdalnej. A wy jesteście na Facebooku Codidly lub na YouTubie Codidly, w zależności kiedy to oglądacie, no ale teraz jak na żywo, to na Facebooku Codidly. Zaraz wam opowiemy parę słów wstępu, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, a potem rozpoczniemy już webinar, który dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy prawdopodobnie, dlatego że temat, który nas obu osobiście dotyczy i nas obu też bardzo interesuje. No i w którym mamy zdecydowanie więcej do powiedzenia niż o programowaniu, prawda, o którym mówimy na co dzień, ale tutaj mamy dużo, dużo więcej doświadczenia własnego. Dokładnie. Dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. Ja zaraz sprawdzam i przejdziemy do planu naszego webinaru. Przejdźmy sobie do planu. Więc oczywiście zaczniemy od wprowadzenia, gdzie my się trochę przedstawimy. Przedstawimy też Codidly dla tych z was, którzy jeszcze nie mieli z nami do czynienia. No i potem powiemy trochę o tym, czym jest, a czym nie jest praca zdalna. Oczywiście plusy, minusy pracy zdalnej, dla kogo taka forma, jakie są narzędzia dobre do rozpoczęcia pracy zdalnej, też aplikacje, strony, wiadomo, to są takie rzeczy, które się często przewijają, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Gdzie szukać takich ofert, jeżeli jesteście zainteresowani, i mamy oczywiście ostatni segment, który zawsze u nas na webinarze występuje, czyli pytania, odpowiedzi, nasze odpowiedzi, i mamy dzisiaj dla was ofertę specjalną, ale to zostawiamy na sam koniec. No, na pewno będzie powiązana właśnie z pracą zdalną i z tym, co tutaj radzimy. Dokładnie. Ale to jeszcze o tym na pewno powiemy. To powiedzieliśmy o samym wstępie, to może przejdźmy do przedstawienia się. No, my jesteśmy z Codidly. Jest to najchętniej wybierana szkoła programowania według badań Instytutu DRB Polonia. Uczymy od zera, krok po kroku, na czterech ścieżkach obecnie, czyli web developer, Java developer, front-end React oraz tester automatyczny. Oferujemy opiekę i pomoc mentorów na wszystkich tych czterech ścieżkach, co oznacza, że będziecie mieli spotkania jeden do jednego z mentorem raz w tygodniu, jeżeli się uczycie, ale też będziecie mieli na bieżąco z mentorem swoim kontakt. No i oprócz tego wszystkie oczywiście nasze bootcampy są przez internet, zdalnie, więc możecie robić je z każdego miejsca na świecie, co jakby pasuje do tematu naszego dzisiejszego webinaru. A oprócz tego oferujemy takie trzy rzeczy, o których ja zawsze wspominam i do których was serdecznie zapraszam, czyli test predyspozycji, taki test, który możecie wykonać u nas na codidly.com/test, zaraz go wrzucę w notatkach. I on wam wskaże, czy nadajecie się, czy może nie tyle nie nadajecie się, czyli jakie macie predyspozycje, jeżeli chodzi o programowanie, naukę programowania. Oprócz tego oferujemy oczywiście program gwarancji pracy, czyli taki program, który obowiązuje na naszych dłuższych bootcampach Web Developer Plus i Java Developer Plus, 9-miesięcznych. Po których, jeżeli dobierzecie do tego program gwarancji pracy, to w wielkim skrócie on narzuca obowiązki na was, narzuca pewne obowiązki na nas i przy wspólnej współpracy próbujemy wam znaleźć pracę. Próbujemy całkiem skutecznie, bo jak nam się to nie uda, to zwracamy pieniądze, także naprawdę się mocno z tym staramy w tym przypadku. No i ostatnia rzecz jeszcze, którą niedawno wprowadziliśmy i obecnie jest za darmo dostępna, to jest doradztwo zawodowe, gdzie możecie umówić się na indywidualne rozmowy z naszymi doradcami i w ciągu około 30-40 minut omówią waszą indywidualną sytuację, więc jak ktoś tutaj ma jakieś nietypowe wymagania, to bardzo zapraszam, i takie dotyczące pracy, i swojej sytuacji życiowej, i doświadczenia obecnego. Także to teraz się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Na jutro podejrzewam, że już wszystkie terminy są zajęte, ale na piątek, na poniedziałek na pewno jeszcze się uda coś znaleźć i tutaj zapraszamy na codidly.com doradztwo. Dokładnie. I to tyle o nas na samym początku, a teraz chcielibyśmy, to tyle o nas jako o firmie, a teraz chcielibyśmy wam powiedzieć, dlaczego my prowadzimy akurat ten webinar i dlaczego powiedzieliśmy na samym początku, że to jest temat, który jest nam bardzo bliski.
No, dlatego, że obaj pracowaliśmy zdalnie i to pracowaliśmy zdalnie przez dłuższy czas. Chcesz zacząć? Dokładnie. Kilka lat, prawie 5 lat pracowałem zdalnie. Dość nietypowo, bo z jednego miasta, za to dla firm z wielu miast, czyli taki rodzaj pracy nazywa się freelancingiem, że nie miałem takiego jednego pełnego etatu, tylko po prostu pracowałem dla iluś tam klientów w tym samym czasie. I w zasadzie większość czasu spędzałem we Wrocławiu. Był jeden taki epizod wyjazdowy, ale jednak tutaj wróciłem, ale o tym jeszcze będziemy mówili na pewno. Jeżeli o mnie chodzi, to ja przez ostatnie no, 4 lata do maja tego roku pracowałem zdalnie. To jest moje zdjęcie, które widzicie w tej chwili. To są Filipiny. Przenosiłem się, mieszkałem jakiś czas w Tajlandii, mieszkałem jakiś czas w Norwegii, w Australii przez rok, jakiś czas na Filipinach. Także było trochę tych państw, w których pracowałem i właśnie w większości z nich pracowałem zdalnie. I to też był freelancing, o czym zaraz powiemy. Różnica pomiędzy freelancingiem a pracą zdalną dla firm głównie z Europy. I w związku z tym no, mam trochę doświadczenia, jeżeli chodzi o tą pracę. Mam też takie doświadczenie o tym, czego nie robić albo w którą stronę nie iść, ale to też będziemy omawiać przy plusach i minusach. Tak. Dobra, czyli wracamy do mojego doświadczenia, bo jeszcze nie powiedziałem, co robiłem. Mówiłem jak, ale nie mówiłem co. A mianowicie było to pisanie artykułów do gazet. Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo rozwijająca praca i 10 lat temu jeszcze bardzo dobrze płatna, 5 lat temu całkiem dobrze płatna, dzisiaj bardzo kiepsko płatna, także z tego zrezygnowałem i pisałem do wielu gazet związanych z komputerami, z tworzeniem stron internetowych, na przykład Internet Maker, PC World, później gazeta.pl, Onet Business. Generalnie tych tytułów się nazbierało z kilkanaście. No i był to bardzo, bardzo fajny okres w moim życiu i bardzo, bardzo dużo się wtedy nauczyłem. No ja też w sumie nie powiedziałem. Powiedziałem, że pracowałem z... Wybił nas ten mikrofon strasznie z rytmu. Pracowałem z różnych krajów, ale nie powiedziałem, co robiłem. Ja się zajmowałem filmowaniem i dlatego też... A mówimy o tym, czym się konkretnie zajmowaliśmy, dlatego że to będzie miało znaczenie w kontekście tego, kto może pracować zdalnie. Tak. Jak zacząć, o co były pytania. Ja tutaj przed webinarem wysłałem maila parę dni temu z pytaniem, o czym chcecie posłuchać, to temat jak zacząć padał tam po prostu w co drugim mailu. Tak, tak, i obaj mamy dobrą historię, jeżeli o to chodzi, więc dokładnie. Na pewno będziemy do niej nawiązywać. No dobra, no to spróbujmy może rozróżnić. Praca zdalna, freelancing, zaczęliśmy w paru zdaniach o tym mówić. Że praca, jeżeli chodzi o freelancing to jest coś takiego, gdzie bierzecie zlecenia zewnętrznie, no i możecie wtedy tak jakby pracować z dowolnego miejsca na świecie. A praca zdalna, no, wiąże się z tym, że jesteście de facto, możecie być na umowie o pracę, albo możecie być na B2B, ale nadal pracujecie dla jednego zleceniodawcy i pracujecie na tej samej zasadzie, co w biurze, tylko po prostu z domu albo... No, można powiedzieć, jest takie bardzo częste stwierdzenie, że z plaży, ale dużo częściej to jest po prostu praca z domu. I jeszcze nawet chyba powiemy, z jakiego dokładnie miejsca w domu. Tak. Prawda? Co do freelancingu, jeszcze dodam, że to niekoniecznie musi być praca zdalna, bo mam koleżankę jedną, która księgowością, finansami się zajmuje, dość taki ciężki temat. I ona po prostu jeździ do firm, wykonuje tam różnego typu audyty, spędza tam kilkanaście dni i bierze kolejnego takiego klienta, kolejne zlecenie. Także jest to taki freelancer, ale pracujący stacjonarnie. Okej. Okay. A czym jest praca zdalna? Jak szukaliśmy takiej definicji, no nie chciałem wam wrzucać tutaj oczywiście definicji z Wikipedii, ale... Ustawowa jest. Ale jest ustawowa definicja, która mnie rozłożyła na upadki i musiałem się podzielić, więc jeżeli nie wiecie, no to w ustawie praca zdalna jest nazywana telepracą albo e-pracą, co uważam, nikt że jest tak nie mówi. Absolutnie rewelacyjną nazwą i od teraz, jeżeli kiedykolwiek będę pracował zdalnie,
totalnie tutaj do zbiora, to będę telepracownikiem. Także, także już wiecie, macie dodatkowy zasób słów, jeżeli o to chodzi. Nie tylko praca zdalna, ale telepraca i e-praca. Najczęściej polega na tym, że się pracuje jednak z domu, ale zdarza się też, że pracuje się z tańszego kraju albo z tańszego miasta, nawet wewnątrz tego samego kraju, dla firmy z droższego kraju albo droższego miasta. I dotyczy najczęściej zawodów, którym do szczęścia jest tylko potrzebne biurko, komputer i internet, na dobrą sprawę. No, zdecydowanie tak, na pewno jest łatwiej zorganizować sobie to biuro, bo jednak to biuro trzeba mieć. Jednak to nie jest tak, że sobie siądziemy w fotelu z laptopem na kolanach, bo to po pół godzinie już przestaje być takie fajne. No na pewno. Także to biurko tam jest istotne. Tak. No dobrze, więc... Praca, nawet czasami, jeżeli chodzi o pracę zdalną, i to czasami, a nawet najczęściej, jak wynika z badań, które później tam wspomnimy, najczęściej praca zdalna to też praca dla pracodawcy z tego samego miasta, ale który nie ma, może nie tyle nie ma biura, ile często oferuje taką możliwość osobom, które pracują w biurze, żeby raz w miesiącu, raz w tygodniu, no albo nawet częściej, zamiast przychodzić do biura, jednak zostawali w domu i pracowali z domu. To się wiąże oczywiście z pewnymi oszczędnościami dla pracodawcy, dla pracownika. To jest takie rozwiązanie, o którym będziemy mówili o tych plusach i minusach za chwilę. No i jeszcze chcieliśmy wspomnieć o tym, że dla niektórych taka praca zdalna to wybór, w sensie może ktoś powiedzieć, że lepiej mu się pracuje z domu albo lepiej mu się pracuje nie siedząc w biurze, ale dla niektórych to jest jedyna możliwość. I tutaj... Dokładnie, tutaj na przykład jedna z uczestniczek webinara, ciekawe czy nas ogląda, właśnie w mailu napisała coś, co mnie bardzo zdziwiło. Napisała mianowicie, że dla mnie praca stacjonarna jest niemożliwa. I mnie to bardzo zdziwiło. To był taki szok lekki, że właśnie większość osób zwykle mówi, no ja nie mogę nigdzie znaleźć pracy zdalnej, a ona stwierdziła, że nigdzie pracy stacjonarnej, takiej lokalnej, takiej klasycznej nie może znaleźć. No i się okazało, że faktycznie jest z innego miasta i rzeczywiście w niektórych miastach są po prostu problemy z ciekawą pracą stacjonarną, szczególnie jako programiści. To oczywiście dotyczy głównie małych miast i wtedy takim naturalnym wyborem się staje szukanie czegoś przez internet. Ale oprócz tego, oprócz osób, które pracują z mniejszych miast, musimy też wziąć pod uwagę, że na przykład praca zdalna jest jedyną możliwością dla na przykład osób niepełnosprawnych. I często jest tak, że takie osoby miałyby trudność, jeżeli chodzi o dojazd do biura, albo na przykład biura są niedostosowane do tego. I to taka praca zdalna daje możliwość tym osobom, żeby faktycznie pracowały i żeby pracowały z domu. A oprócz tego chcieliśmy wam pokazać takie statystyki. To jest ze strony Nomadlist, które pokazują, ile ofert pracy zdalnej, to są tylko oferty pracy zdalnej, miało te określone słowa kluczowe. I można zobaczyć, te liczby tutaj, te 14 tysięcy, to jest 14 tysięcy ofert? Tak, tyle to jest z zeszłego roku. Oczywiście okay. To są wszystko oferty po... Ogólnoświatowe. Tak, ogólnoświatowe, no bo kierowane też zdalnie, więc wiadomo, że to są oferty, które są ze wszystkich możliwych firm. No i jak można zobaczyć, te pierwsze 10 miejsc, jeżeli chodzi o ilość ogłoszeń... To prawie samo programowanie. Tak. Z dwoma wyjątkami, tak? Tak, prawie samo programowanie, prawie same rzeczy związane na pewno z IT. No i nie ma co się dziwić, dlatego że IT to jest taka branża, taka gałąź gospodarki, w której najczęściej ta praca zdalna w tej chwili występuje. No tak, właśnie w samym IT, jak tak się spojrzy na to, ile jest ofert pracy zdalnej, to ich nie ma tak, że wiecie, że 90% na przykład pracuje zdalnie, tylko z kilkanaście procent bym powiedział. Tak jak się spojrzy, to tak gdzieś jedno na 10, jedno na 5 ogłoszeń, jeszcze zależy od specjalizacji, jest pracą zdalną.
No ale mimo tego, że jest ich dość mało, to i tak jest najwięcej w porównaniu z innymi branżami, no bo jest po prostu taka możliwość. Jak ktoś jest budowlańcem, no to ciężko mu by było, prawda, cegły układać zdalnie. W ogóle dzisiaj jest Dzień Budowlańca, także pozdrawiamy. Także tutaj jest po prostu taka możliwość, no to te oferty są. Tak, no to więc chcielibyśmy już od razu przejść do zalet pracy zdalnej. Tu właśnie musimy bardzo, bardzo dzisiaj gonić, bo mamy bardzo dużo materiału, także będzie szybko i konkretnie. Tak. Tu się pewnie chwilę zatrzymamy na tych zaletach, będziemy wam po kolei wymieniać, ale też myślę, że może parę anegdot opowiemy. Więc po pierwsze, taka praca zdalna jest oszczędnością czasu i pieniędzy, i to jest i dla pracownika, i dla pracodawcy. Ze strony pracownika, no to na pewno, jeżeli chodzi o czas i pieniądze, no to dojazdy, parkowanie, tego typu rzeczy. Mhm. Jeżeli chodzi oczywiście o ten segment, bo też trzeba pomyśleć o tym, o czym powiemy w minusach, czyli o tym, że trzeba własne biuro urządzić. Tak, 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 ale właśnie no, na dojazdach można przede wszystkim czas oszczędzić. To jest niezaprzeczalne, ale tutaj pierwsza anegdotka w ogóle nasz dział tutaj, nasz dział marketingu w Codilly. U nas jest taka sytuacja, że mamy w tej chwili 10 osób, ale stwierdziliśmy, że zostawimy 9 biurek tylko, dlatego że zwykle zdarza się tak, nie chcieliśmy po prostu zawalać biura i robić przemeblowania, dostawiając 10 biurko, jak 10 osoba doszła. I stwierdziliśmy, że i tak bardzo często tak się zdarza, że albo ktoś jest na chorobowym, albo ma urlop, albo gdzieś tam pracuje poza biurem i zwykle w biurze nie ma 10 osób i będziemy tak robili, że na początku tygodnia, jak robimy całe planowanie, zobaczymy, w który dzień cała dziesiątka będzie i wtedy ewentualnie ktoś pracę zdalną będzie miał. Wprowadziliśmy to z pół roku temu dobre. I chyba ze 3 razy się zdarzyło takie coś, że po prostu, tak, że po prostu ktoś musiał być 3 dni przez pół roku takie. No, także to jest, żeby, oszczędność po prostu tutaj. Żeby była jasność, nie ma bitwy o te biurka. Nie. Prędzej, tak jak się kiedyś opowiadało o tym, że w niektórych korporacjach się robiło tak, że właśnie kto pierwszy przyszedł. Tak, dokładnie, ten miał najlepsze miejsce. Nie, to nie wygląda w ten sposób, ale po prostu chodzi o to, że i tak prędzej czy później wypada tak, że ktoś może pracować z domu albo chce pracować z domu. Tak, no właśnie u nas to jest akurat tak, że raczej trzeba wypychać ewentualnie osoby, które mają daleko, po prostu muszą tutaj z godzinę prawie jechać, to wtedy jest na rękę. Dokładnie. Jeżeli chodzi o też następną... jeszcze chcieliśmy powiedzieć o tym, że praca zdalna też zwiększa efektywność. I to jest według danych zebranych przez firmę Ring Central. Po przebadaniu 2500 osób, które pracują zdalnie, oni opublikowali taki raport, w którym powiedzieli, że nawet do 40% ich zdaniem ci pracownicy po przejściu na pracę zdalną zwiększyli swoją efektywność. No i mnie to w ogóle nie dziwi, bo w domu przynajmniej w domu jest zwykle spokój i nie ma takich przerywników, jeśli się oczywiście ma rozsądnych domowników czy współlokatorów. I sąsiadów. Tak, i sąsiadów i domokrążców. No generalnie w domu tego jest dość mało. Ja sobie ostatnio w pracy na przykład liczyłem, ile jest takich niespodziewanych przerywników, że ktoś podejdzie i o coś zapyta na przykład, że chce teraz coś wiedzieć i tylko minutkę mi zajmie. I było ich każdego dnia powyżej 10. Natomiast jeden taki przerywnik, są też na to badania, na 23 minuty wytrąca z tego trybu, w którym już się było w tym skupieniu. Także 10 takich przerywników razy 23 minuty to się robi z 3-4 godziny dobre przerwania. Czasem mi się tak zdarzało, że nawet nie było 23 minut przerwy między nimi, czyli ktoś przyszedł, zajął mi tylko minutę, po 10 minutach przyszła kolejna osoba, znowu coś potrzebowała i tego generalnie jest mnóstwo. Jak ostatnio... Ale lubisz nas jednak. tak, generalnie wolę tutaj w biurze pracować, chociaż pod względem efektywności, jak na przykład ostatnio czwartek, piątek byłem zdalnie, to w piątek zrobiłem 3 razy więcej niż bym zrobił w biurze. Okej. Okay.
No tak, no więc to jeżeli chodzi o tą oszczędność czasu i pieniędzy i efektywność. Następnym plusem, zaletą pracy zdalnej jest elastyczność czasu i miejsca i to oczywiście bardzo miejsca pracy. I to bardzo zależy oczywiście od tego, jaką macie formę tej pracy zdalnej. Bo czasami jest tak, że musicie być na przykład pracować zdalnie, ale w godzinach, w których jest biuro otwarte. Ja bym powiedział, że tak jest chyba prawie zawsze. No, nawet jak jesteś freelancerem, to i tak się musisz dostosować do tego. Musisz na pewno zahaczać o te godziny, żeby móc porozmawiać z zespołem, żeby móc skonsultować jakieś zmiany w projekcie, jeżeli były. Natomiast no, tutaj mogę powiedzieć, że na przykład jak mieszkałem w Tajlandii, to było tak, że mieszkałem na takim osiedlu, na którym było bardzo dużo ekspatów, czyli ludzi, którzy się przeprowadzili do Tajlandii, ale pracowali zdalnie w 80-90%. I często było tak, że w związku z tym, że jest 6 godzin przesunięcia, no to wszystkie biura w Anglii kończyły, zamykały dzień do tej 17-18 i o 23-24 było widać, że tłum ludzi wychodzi i na przykład idzie na siłownię, albo na basen, albo na jakąś imprezę, bo przesunięcie czasowe było po prostu takie, jakie było. Więc no to zależy oczywiście od formy, w jakiej pracujecie. No ale jeżeli pracujecie na przykład z tego samego kraju, tylko po prostu zdalnie, no to odpada wam ten problem. Dlatego... No ale w sumie w IT teraz jak stacjonarnie pracujesz, no to w większości firm też masz elastyczne godziny, mniej więcej. Prawda? Wiadomo, że zwykle nie możesz sobie przyjść, nie wiem, na 19 do pracy, ale no większość osób może wybrać, czy woli na 7, czy na 8, 9, 10. Tak, nie? to prawda. No i jeżeli chodzi o miejsce pracy, no to już jest tutaj jest większa elastyczność, no bo jeżeli macie internet, tak jak powiedzieliśmy, i macie dostęp do prądu, to już nie ma problemu teoretycznie, no bo zależy też, dobrze by było mieć fajne biurko, dobrze byłoby mieć też temperaturę, bo to jest coś, co na przykład mnie osobiście doprowadzało do szału, bo nie jestem w stanie się skupić w temperaturze 30 paru stopni, więc no powiedzmy, że w granicach nie rozsądku. No, biurko i krzesło takie faktyczne biurowe, nie jakiś tam taborecik, to niezbędne jest. Tak, tak jak to zdjęcie wcześniej było, na którym było widać, że pracuję przy stole przy plaży, to tak byłem w stanie wytrzymać pół godziny powiedzmy i musiałem już iść jednak do miejsca, gdzie była klima, ale tak czy inaczej macie tą możliwość tej elastyczności, jeżeli chodzi o miejsce pracy. No i następnym plusem jest oczywiste poczucie wolności i to jest dość ciekawe, bo ciężko jest tak konkretnie przypiąć, w którym miejscu to jest, ale jest coś takiego, że z jednej strony czujecie zaufanie pracodawcy do tego, co robicie, to jest bardzo fajne, a z drugiej strony macie taką niezależność, która często ludzie chcieliby mieć coś takiego, żeby mieć taką niezależność w swojej pracy po prostu. No i wydaje mi się, że to jest też bardzo duża zaleta pracy zdalnej. Idziemy dalej? Tak, tak, jedźmy szybciej. Bo tam będą fajne rzeczy zaraz. Następnym plusem jest koniec niepotrzebnych spotkań. I jeżeli ktokolwiek z was pracował w jakiejś większej korporacji albo w jakiejś firmie, w której było coś takiego, że po prostu non-stop było spotkanie za spotkaniem, że wręcz nie mogłeś popracować sobie po prostu, dlatego że była ilość jakaś nieprawdopodobna spotkań, to weźcie pod uwagę, że przy pracy zdalnej ktoś musi odpalić Skype'a, ktoś musi do was zadzwonić. Jest tak dużo tych barier, że często odpadają wam głupie pytania po prostu albo przeszkadzanie. Dokładnie. Też mam właśnie takie wrażenie, że skoro już mnie nie ma w tym biurze, no to nie zapraszają mnie na spotkania, a ja robię dokładnie to samo, prawda? A z kolei w biurze jak jestem, no to skoro już jesteś, no to zaprośmy jeszcze jedną osobę i się robi, że na spotkaniu masz 7 osób, z czego potrzebne były 2, jedna może coś tam dopowiedziała, 4 się nudziły i szczególnie w większych firmach to bardzo się zdarza często, po czym po takim spotkaniu trzeba jeszcze przygotować jakąś notatkę, często jeszcze jest spotkanie, na którym jest kontynuacja tego tematu i to się bardzo rozciąga.
A tutaj jak fizycznie nie ma możliwości was zaprosić, no to ludzie jakoś tak mniej naciskają na to po prostu. Dokładnie. Plus jest jeszcze jedna rzecz, którą ja absolutnie uwielbiam i która bardzo często mi się przydarzała, czyli jest coś takiego, że jak jest ta różnica czasu i jest jeszcze ta bariera w kontakcie z wami, to często ludzie robią tak, że jak mają jakieś pytania, to zaczynają je zbierać w takie paczki. Mhm. I wtedy dużo łatwiej jest, jak przychodzi do was osoba, dzwoni, kontaktuje się z wami osoba jakaś i ma do was 5 pytań, niż jak ma jedno pytanie co pół godziny. Tak o to, o czym mówiłeś wcześniej. No i to jest właśnie następny też punkt, tak, możliwość tak, skupienia się. Ja bardzo, bardzo podobnie miałem właśnie, szczególnie jak tutaj się zajmowałem pisaniem tych artykułów, że tam było coś takiego, że ludzie się nauczyli po prostu pisać maile, bo to jest taka branża, gdzie dużo osób pracuje zdalnie. I ludzie wykształcają sobie taką umiejętność, na przykład napisania konkretnego maila, w którym masz już przewidziane możliwe odpowiedzi, co ci ta osoba odpowie, i wtedy masz, wiesz, sprawdź mi artykuł, jeśli jest OK, to wyślij go gdzieś tam, jeśli nie jest OK, to odeślij do korekty i tak dalej. I ludzie to bardzo dobrze robią i to bardzo usprawnia pracę. A jak mam porównanie takie, gdzie można albo pogadać, albo przez komunikator, co gorsza, ludzie coś załatwiają, to się po prostu ta sama komunikacja rozciąga dziesięciokrotnie. Ale w ogóle to też jest świetna sprawa, jeżeli chodzi o tego, tutaj nie ma wymienionego, ale to, co wspomniałeś, że człowiek się uczy komunikować w taki sposób tak. Bardziej optymalny, jeżeli chodzi o ten, jeżeli ma przekazywać jakąś informację właśnie na odległość i to jeszcze przez właśnie te strefy czasowe i tak dalej, to się komunikujemy w taki sposób bardziej optymalny i mam wrażenie, że szybciej też idzie, tak, idzie ta komunikacja. No na pewno idzie szybciej, na pewno idzie konkretniej i myślę, że ludzie też właśnie się oduczają spotkań. Jak już trochę popracują zdalnie, to wtedy nie chcą ściągać kolejnych osób. Wspomniałeś o tej możliwości skupienia się bez osób, które co chwilę chcą. Dokładnie. A ja na samym wstępie wspomniałem też o tej szansie dla ludzi z niepełnosprawnością, bo myślę, że to jest duży plus dla wielu osób, które normalnie nie mogłyby na przykład jakiegoś zawodu wykonywać. Dokładnie, także trochę mało tych zalet. A tutaj większość osób jednak poleca pracę zdalną, takich, które już pracowały, uważa, że dalej będą w taki sposób pracować. Tak. No jeszcze mamy takie badanie przeprowadzone przez Buffera. Co jest, to też jest badanie na 2000 osób, które pracują zdalnie. Z jednej strony, co jest największą zaletą pracy zdalnej? I właśnie tutaj największym, czyli 40% osób odpowiedziało, że taki grafik, ta dowolność godzin i grafik, dowolność grafiku jest największą zaletą. Potem praca z jakiegokolwiek miejsca, więcej czasu z rodziną. Nie wspomnieliśmy o tym, ale faktem, że biorąc pod uwagę, że sporo tej pracy zdalnej to jest właśnie praca z domu, no to też więcej czasu spędzacie z rodziną, ale nie w tym czasie, w którym pracujecie, o czym zaraz będziemy mówić, ale to, że na przykład nie ma tego dojazdu po pracy, nie stoicie w korkach, tylko właśnie te 2 godziny, czy tam powiedzmy 40 minut możecie poświęcić. No i na pewno więcej. Też szczególnie jeśli mieliście spokój w domu i mogliście sobie samodzielnie, przepraszam, tam popracować, to na pewno wam macie też chęć spotkania się z kimś, pogadania. Jak się jednak cały dzień między ludźmi spędza, no to chyba ludzie mają taką ochotę później się wyciszyć, trochę samemu pobyć. Netflix, tak. Kanapa. Tak. Ale jak ja sobie na te zalety spojrzę, to faktycznie teraz taką rzeczą, która mi najbardziej pasowała, jak pracowałem zdalnie, było to, że mogłem sobie w ciągu dnia wyjść na rower. Że codziennie około południa mniej więcej, znaczy jak były te zimne miesiące, to około południa sobie wychodziłem na rower, więc miałem w ciągu dnia trochę słońca, czego teraz zaraz niestety nie będziemy mieli. Wróciłem, jakiś prysznic na rowerze, przemyślałem mniej więcej te tematy związane z pracą, wracałem. Oczywiście przez to mi się rozciąga dzień pracy, o czym pewnie za chwilę będziemy mówili, ale to było naprawdę bardzo fajne i tak teraz to chyba najmilej wspominam.
No ja muszę powiedzieć, że no, ja najwięcej pracowałem zdalnie z Tajlandii i z Australii. W obu sytuacjach było tak, że miałem faktycznie przesunięte godziny pracy na samym początku, szczególnie jak nie pracowałem na projektach, tylko z zespołami, więc były przesunięte godziny, czyli praca na przykład w Tajlandii się rozpoczynała około 13-14. No to do tej 14 to można naprawdę dużo rzeczy zrobić. Można już pojechać na plażę czy coś. Inna sprawa, że trzeba sobie zoptymalizować to, jak ten dzień wygląda. I to o tym właśnie w minusach chyba powiemy. O której obiad jadłeś? Obiad na śniadanie, tak? Tak, tak, dokładnie. Obiad na śniadanie. Ale plusem zdecydowanym Tajlandii jest to, że niezależnie o której godzinie wyjdziesz na ulicę, to zawsze znajdziesz coś do jedzenia. Nie, ale przed pracą jadłeś czy po pracy? Nie, już w sensie jadłem śniadanie, a potem jadłem obiad, a może w sumie przed pracą, jak wtedy pracowałem od 13, no. I co, i tak spałeś, nie wiem, do 11, 12 i nie, praca, czy nie? Nie, właśnie. Do rano wstawałeś? Wstawałem wcześniej raczej. Okej, czyli tak na drugą zmianę pracowałeś w zasadzie. Dokładnie. No tak, no to wady. Wady pracy zdalnej. I pierwsza wada, że można zdziadzieć. Tak, to jest to w ogóle mój znajomy, który biuro coworkingowe prowadzi, mówił, że to jest jak się już trochę z ludźmi, którzy w coworkingu pracują, czyli w takich wynajętych biurach, gdzie właśnie freelancerzy sobie wynajmują biurka, że jak się z nimi trochę pogada, to oni w końcu wszyscy sprowadzają do jednego, że jak pracowali w domu, to zdziadzieli. On to tak nazywał. Chodzi o taką sytuację, szczególnie jak masz w sypialni biurko ustawione, gdzieś tam rano przecierasz oczy, stopą wciskasz guzik od komputera, żeby go włączyć, zwlekasz się z tego łóżka i siadasz do komputera, no bo po co się umyć, przecież nikt cię nie będzie widział. Jeszcze tam w jakiejś koszulce rozciągniętej pracujesz. No i niektórzy niestety tak funkcjonują. I po jakimś czasie to się nawet może zdrowotnie odbić. Jeśli jedyne co robisz, to w zasadzie zwlekasz się z łóżka na fotel, zejdziesz do lodówki po jakąś kiełbasę czy coś tam, wracasz z powrotem posiedzieć i to się kiepsko kończy. Ja jak pracowałem, to zawsze tak robiłem, że jednak się ubierałem jak do pracy, tak? Czyli że wstaję, nawet jak miałem przez jakiś czas biurko w sypialni, co jest fatalnym pomysłem, nie róbcie tak, to po prostu zawsze był prysznic, tam ogarnięcie się, wypracowanie koszuli, spodenki tylko krótkie brałem, także jak miałem jakieś telekonferencje, to od pasa w górę tylko byłem widać, bo i tak miałem tak kamerkę ustawioną, także spodnie krótkie, tam jakieś pracowanie na przykład, nie, tutaj elegancko widać i to warto robić. No tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że to jest taka pułapka trochę pracy zdalnej, że moim zdaniem, ja to za każdym razem wspominałem, jak ktoś mnie pytał, jeżeli chciał zacząć pracę zdalną, w jaki sposób to zrobić, to żeby utrzymywać te zwyczaje, które normalnie miało się w pracy, jak się szło do pracy, czyli wstawać o tej określonej godzinie, właśnie wziąć prysznic czy coś, ubrać się i w tym momencie jesteście w pracy. A tutaj właśnie wchodzimy na ten drugi punkt, czyli brak zrozumienia domowników czy współlokatorów. To jest częsty problem i tak samo jak rozmawiałem z ludźmi, których poznałem w Indonezji i tak samo jak rozmawialiśmy z tymi ludźmi w Tajlandii, to sporo osób mówi, że jeżeli korzystało na przykład z biur coworkingowych, czyli takich miejsc, gdzie właśnie możesz przyjść z komputerem, usiąść do biurka, korzystało dlatego, że w domu rodzina nie rozumiała do końca, że jak oni teraz siadają do biurka, odpalają kompa, to oni już nie są w domu, tylko są w pracy. I często się powtarzał ten scenariusz, że na przykład siedzicie sobie, piszecie jakiś tekst, albo składacie jakiś film, albo piszecie jakiś kod i nagle podchodzi ktoś z domowników i mówi, że a jak już tu siedzisz, no to pomóż mi tam wynieść śmieci albo umyć naczynia albo coś. Albo domownicy wracają do domu po pracy, jak, czy tam nie wiem, ze studiów, czy gdzieś tam, gdzie wychodzili. I jest, no kurczę, ty cały dzień siedzisz w domu i ja tutaj nawet gary nie pomyte, nie? No jak tak można?
A ty mi tutaj właśnie trzeba ustalić po prostu z domownikami, że jest taka zasada, że jak pracujesz, to tak jakby ciebie nie było, nie tak jakbyś nie istniał, nie istniała. najlepsze rozwiązanie, jakie ja usłyszałem od paru osób, które od lat pracują w ten sposób, to jest osobne pomieszczenie w domu, jeżeli pracujecie z domu lub właśnie biuro coworkingowe. Oczywiście nie we wszystkich warunkach jesteście w stanie... No idealnie by było mieć gabinet własny, to tak. Nie we wszystkich warunkach jesteście w stanie sobie zapewnić takie dodatkowe pomieszczenie, ale tak czy inaczej warto by było sobie właśnie poukładać to tak, żeby móc zamknąć drzwi fizycznie, żeby to nie było na takiej zasadzie, że siedzicie gdzieś w przejściu na przykład, no bo wtedy jesteście, jesteście narażeni na to, co Marcin mówił wcześniej w biurze, czyli że ktoś ciągle będzie przechodził i ciągle będzie wam jednak zawracał głowę. Następną wadą jest brak kontaktu ze współpracownikami. Tak, i tutaj są takie oczywiste te kwestie komunikacyjne, o których już powiedziałem, ale tutaj można dużo głębiej pójść i jak sobie gdzieś poczytacie jakieś blogi czy artykuły, to raczej o tym mało kto wspomina. Natomiast jak się pracuje w firmie tak stacjonarnie, tak jak ja tutaj na przykład już 3 lata w Codilly ponad pracuję, to jednak robi się z ludźmi jakaś tam relacja. Tutaj się tworzą jednak jakieś tam związki, ludzie się widzą nawzajem, wiedzą czego po kim można się spodziewać i jak przychodzi kwestia na przykład jakichś awansów czy jakichś bardziej wymagających zadań, no to wiadomo, że kogoś tam widzę codziennie i że on się na przykład może nadawać. Jak mamy współpracowników zdalnych, no to nie wiemy za bardzo nic o nich. Może oni się rozwinęli na przykład jak grafika mamy, prawda? Mhm. 2 lata temu mu tam zlecaliśmy robienie, nie wiem, ikonek na stronę. No i my nie wiemy, czy on przez te 2 lata się nie nauczył na przykład, nie wiem, robić animacji jeszcze do tego. To jest jedna rzecz, a wydaje mi się, że też jest druga, do której zaraz nawiążemy, czyli kontakt jednak z ludźmi, po pierwsze ludziom jest potrzebny, nawet tym, którzy są introwertykami, a po drugie rozwija nas, więc brak takiego kontaktu no może na dłuższą metę wpływać jednak tak, że się albo zatrzymamy, jeżeli chodzi o ten rozwój, a wiadomo, że każdy chce być coraz lepszą wersją siebie. Wiesz co, ja na przykład miałem coś takiego, że jak pracowałem sam w domu, to po prostu miałem później bardzo duże ciśnienie, żeby wyjść gdzieś na zewnątrz do ludzi, nie? Więc po pracy zaraz wychodziłem z domu. O tak, także całe popołudnie generalnie wtedy spędzałem gdzieś na zewnątrz. I jeszcze co do tych kontaktów jest jedna ciekawa rzecz, która w kryzysie się szczególnie objawiła, że wtedy pierwszymi, bo ja właśnie w tamtym okresie pracowałem zdalnie najwięcej, i wtedy pierwszymi osobami, które były do zwalniania, byli właśnie zdalni współpracownicy. Dlatego, że no to tak łatwiej, ciężko się zwalnia po prostu, nie? Więc jak masz, nie wiem, koleżankę Kasię, która siedzi w biurko obok ciebie, no to jest ciężkie, ale jak masz grafika, którego rozpoznajesz po mailu, no to no przykro mi, Jan Kowalski, @gmail.com. No tak, tak. No i tak, następne wady. Więc pierwsza to jest mniej się uczysz. I to jest właśnie związane też z tym, ja to na swoim przykładzie powiem, że ja na przykład po 4 latach odczułem, że faktycznie jest tak, że na przykład powielam podobne pomysły w tym, co robiłem, dlatego że jednak jeżeli robicie coś dla klienta i wpadają wam ciągle ci sami klienci albo podobni klienci, oni oczekują podobnej rzeczy. Ale jednak jeżeli pracujecie bezpośrednio w biurze gdzieś, to wtedy możecie pokazać jakiś fragment kodu, czy film, czy zdjęcie, czy cokolwiek robicie, możecie pokazać komuś innemu, ten ktoś może to ocenić, możecie porozmawiać o tym, jak można byłoby to trochę lepiej zrobić, trochę inaczej, i wtedy to powoduje, że się człowiek bardziej rozwija. Oczywiście... No i to jest szczególnie w programowaniu, a już w ogóle we frontendzie, czyli w tej takiej wizualnej części tworzenia stron widoczne, że jak są samouczcy, którzy się czegoś nauczą, jako freelancerzy pracują, no to oni potrafią po prostu, nie wiem, zrobić HTML-a, CSS-a, Bootstrapa i tyle, nie? I na tym się zatrzymują i takie zlecenia klepią, a w tym czasie frontend się rozwija, pojawia się Angular, React się pojawia i oni zostają gdzieś bardzo, bardzo w tyle. Plus tych narzędzi takich do pracy zespołowej nie mają ogarniętych, a one później są bardzo, bardzo istotne.
Tak, potrzebne, to prawda. Także tutaj dla programistów na samym początku taki freelancing i praca zdalna w sumie też są bardzo, bardzo groźne. Tak, tak, na początku lub no po prostu jeżeli dotrzecie do jakiegoś momentu i będzie wam się wydawało, że to już ten moment na pracę zdalną, to warto też tak stopniowo przechodzić, ale to zaraz będziemy o tym mówić. Jak będzie etap, jak zacząć i my tak musimy przyspieszać. Podczas pracy w domu łatwo się rozproszyć, to jest to, co mówiliśmy wcześniej, że jest bardzo dużo rzeczy, nawet jeżeli nie macie domowników dookoła, albo jeżeli nie macie takich rzeczy, które wam będą was rozpraszać, czyli tam sąsiad czy coś, to weźcie pod uwagę, że na przykład lodówka jest bardzo blisko i często ludzie po prostu wstają od kompa, idą do lodówki, zaczynają zaglądać, czy tam się coś zmieniło przez ostatnie 15 minut i w związku z tym też się wybijają z pracy. No i wiele osób musi mieć idealnie czysto, czyli tak, jednak jest odkurze, tak. A skoro już odkurzam, no to jeszcze firany, a skoro coś tam, to jeszcze i to jest naprawdę umiejętność po prostu odcięcia się od tej pracy. Tak, no i ostatnią taką wadą na tym slajdzie, bo jest jeszcze jeden z wadami. Ale nie zniechęcamy. Nie zniechęcamy. Warto, naprawdę warto. To są koszty pracownika, o których też wspomnieliśmy, czyli musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli przychodzicie do pracy, to zazwyczaj macie biurko, dostaniecie laptopa i tak dalej, i tak dalej. Pracując z domu, sami musicie sobie zapewnić internet, biurko, jakieś krzesło, dodatkowo prąd i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko dodatkowe po prostu koszty. Czasami oczywiście przez to, że pracujecie zdalnie, możecie zarabiać więcej albo możecie zarabiać dla firmy, która jest z zagranicy, więc płaci lepiej, ale no, trzeba wziąć pod uwagę, że te koszty też występują. Następne dwa. Jesteś w stanie poszukać ten obrazek, z jakiego miejsca ludzie pracują w domu? Czy mamy go w prezentacji? W samej prezentacji nie, ale potem będziemy mogli go pokazać. Dobra, bo on jest bardzo, bardzo fajny i tu by się nadawał, ale to do tego wrócimy jeszcze. Właśnie kolejna wada jest taka, że często tą pracę się przeciąga. Ona trwa nieskończenie długo i tutaj koleżanka z Codilli, Paulina, super tip podała, że ona dwa budziki miała. Jeden budzik miała na pobudkę, drugi budzik miała na skończenie pracy. I jak budzik tam wybijał jej tam powiedzmy, nie wiem, którąś tam 15, bo Paulina bardzo rano pracuje, to drzemka jedna tylko i koniec. Nie? Kończymy pracę. I to jest po prostu świetne. Szkoda, że mi tego nie podała wcześniej, jak razem pracowaliśmy zdalnie w ogóle. Ja też miałem taki sposób, że po prostu w momencie, w którym kończyłem pracę, w którym faktycznie chciałem skończyć pracę, bo ciężko jest się oderwać, bo cały czas możecie to robić, cały czas jest ten komputer tam leży i tak dalej. Nie macie tego zamknięcia takiego, które psychicznie sprawia, że zamknęliście drzwi od pracy i w tym momencie już nie jestem w pracy, teraz już idę do domu i się tym nie zajmuję. I właśnie to jeszcze musi trochę trwać, bo ja mam teraz na przykład bardzo blisko do domu i ja też nie potrafię się oderwać w trakcie drogi z pracy do domu, ale jak się ma te powiedzmy tam 10 minut minimum takie, no to, tak, to jest to takie oderwanie już. No i, no i wadą też jest to, że wbrew pozorom nie ma aż tak dużo ofert. My pokazaliśmy, że tam były te 14 tysięcy i tak dalej, ale weźcie pod uwagę, że to jest statystyka na cały świat. Więc jak się spojrzy na oferty w Polsce, na przykład firm z Polski, które oferują pracę tylko zdalną na przykład, no to jest ich... No dla programistów, juniorów tak z kilkadziesiąt można znaleźć takich aktywnych w danej chwili. Dla testerów, ostatnio testera wprowadziliśmy i też często są pytania o to, co z pracą zdalną dla testerów, to praktycznie nie istnieje. No ja obecnie znalazłem jedną ofertę na testera juniora i jedną na regulara, ale były takie wymagania, że nasi absolwenci je spełniają po prostu, także fajny regular. Także dla testerów jest bardzo, bardzo słabo, dla programistów Java dość słabo, a dla frontendowców da się coś znaleźć. No. Szczególnie tak po roku, dwóch doświadczenia. No i znowu wrócimy do tego badania.
do tego badania, z którego mieliśmy zalety. I teraz największe wady wymieniane przez ludzi, którzy pracują zdalnie. Czyli to, co mówiliśmy, wspomnieliśmy, dokładnie. Czyli od cięcie się od pracy, samotność, też tego, że problem z komunikacją, z jakąś współpracą z pracownikami. Mnie ciekawi, że motywacja jest bardzo daleko. Tylko 8% osób ma problem z motywacją. Może to jak nagrodę jakąś taką traktują, że mogą pracować zdalnie i żeby gdzieś zaufania nie stracić. Dokładnie. No dobra, no to dla kogo ta praca zdalna? Więc po pierwsze dla kogoś, kto ma mocną samodyscyplinę i jest dobrze zorganizowany, bo wbrew pozorom, jeżeli możecie myśleć, że macie dobrą samodyscyplinę, ale jak przejdziecie do pracy zdalnej, to często zdarza się tak, że po tygodniu czy po dwóch zauważycie nagle, że zaczynacie pracować w piżamie. Właśnie próbowałem znaleźć statystyki, ile osób sobie z tym daje radę i są tak różne badania, generalnie mniejszość. I w takich skrajnych badaniach to było, że tylko 5% osób potrafi pracować zdalnie, a w takich najbardziej pozytywnych, że 30%. No tak, no i to jest dla ludzi, którzy potrafią się skupić niezależnie od otoczenia. No i oczywiście po trzecie, to też jest bardzo istotne, że trzeba wykonywać określone zawody, dlatego że no, jeżeli jesteś górnikiem, to zdalnie raczej nie popracujesz. To muszą być zawody zdecydowanie, które właśnie opierają się na komputer, internet, prąd i jeżeli te rzeczy są spełnione, no to wtedy zazwyczaj możecie wykonywać taki... To obecnie według badań są właśnie takie branże, czyli wszystko związane z IT, ale też programiści pracujący poza branżą IT, czyli tacy w jakichś innych firmach z innych branż, osoby z marketingu i też design tam pod to wpadał, czyli graficy. To było parę procent. No. I właśnie media, dziennikarstwo. To też. Dokładnie. Ja już patrzę, ile mamy. 47 minut, więc nieźle nam idzie. Jest parę pytań już się pojawiło, więc ja tylko powiem szybko, do tych pytań wrócimy na samym końcu i postaramy się na nie odpowiedzieć. Od razu odpowiem na jedno, które się pojawia zawsze i nawet bez patrzenia mogę powiedzieć, że się pojawiło. Czy będzie dostępny webinar? Tak, jutro będzie dostępny webinar, wyślę go mailem. Dobra, przejdźmy dalej. Jak zacząć pracować zdalnie? Więc naszym zdaniem, bo obaj zrobiliśmy błędy, nie? Na samym początku. Ja mam wrażenie, że ja się na przykład zdecydowałem za szybko na pracę zdalną i przez to trochę utrudniło ten start. Po pierwsze, trzeba być zatrudnionym właśnie w sektorze, w którym łatwiej o taką pracę, czyli w takim właśnie IT jest dobrym przykładem. Teraz jest najlepszym. Teraz w tej chwili, jak się patrzy na te wszystkie jobboardy, no to w tej kategorii. Znaczy inaczej, są w ogóle kategorie, programiści Java, tak jak tam widzieliście, tam programiści czegoś tam, nie wiem, spec, DevOps i tak dalej. Później jest kategoria inne, później jest kategoria jakieś tam właśnie user experience, później design i tak dalej, ale tam w tej pierwszej dziesiątce, no te 8 to były różne rzeczy związane z programowaniem. Dokładnie. I to po prostu przez ostatnich kilka lat strasznie poszło do góry. I najlepiej jest, jeżeli już się albo przebranżowicie, albo jesteście w tej branży, zacząć normalnie pracować, szczególnie jeżeli jesteście na etapie junior developera, dlatego że jednak jakby co by nie mówić, to na samym starcie po prostu cały czas się uczycie od starszych kolegów, więc zaczynanie, to jest pytanie, które parę razy nam się przewinęło i przez webinary, i pod filmami, czy mogę od razu zostać, pracować zdalnie? No teoretycznie możesz, ale to jest słabe. No tak. Szczerze mówiąc, no bo zobaczcie, na bootcampie nauczycie się tyle, żeby zacząć pracę, ale tak szczerze mówiąc z perspektywy całej kariery to nie jest dużo, no bo to jest kilkaset godzin, no to jest raptem 3 miesiące w normalnej pracy, czy tam 4. Także trochę tego doświadczenia tutaj zdobycie, ale na świecie są, nie wiem, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy osób, które też ten podstawowy poziom potrafią zrobić i później musicie konkurować z ludźmi z jakichś biednych krajów, gdzie się zarabia $100 na miesiąc i oni po prostu was zjedzą cenami. A jak troszeczkę przeskoczycie, czyli nabierzecie na przykład rok tego doświadczenia, gdzie jeszcze w pracy się uczycie szybciej niż na szkoleniu, co jest zawsze po prostu tak będzie,
no to nagle przeskakujecie te dziesiątki tysięcy osób i już to wy jesteście tymi poszukiwanymi osobami. I to też w ofertach pracy się przejawia, no bo najwięcej jest właśnie dla takich osób z dwuletnim doświadczeniem. Mhm. Nawet więcej jest takich niż dla osób z dziesięcioletnim doświadczeniem. Dlatego, że seniorów już się chce mieć na miejscu, żeby z nimi coś skonsultować, żeby oni szkolenia jakieś robili i tak dalej. Żeby mentorowali mhm. trochę. Tak, żeby mentorowali innych. A właśnie dla osób, które mają po 2 lata doświadczenia w IT, jest tej pracy teraz mnóstwo. No tak, no i właśnie, no i tak po jakimś czasie, 6 do 12 miesięcy, ja to napisałem, bo wydaje mi się, że to jest taki czas, w którym się już wdrożycie, zaczniecie pracować, zaczniecie konkretne swoje zadania wykonywać. Możecie na przykład spróbować z pracą raz w tygodniu z domu. I to jest dobry test. Nie żeby się rzucić na głęboką wodę od razu i zacząć pracować 5 dni albo 7 dni w tygodniu zdalnie. Po 10-12 godzin, też ja. To jest częsty błąd. No, półtora roku dobre tak robiłem, nie? Siedem dni, 10-12 godzin codziennie. I łatwo się wypalić w ten sposób. Ale żeby sobie spróbować na starcie właśnie ten jeden dzień w tygodniu, czasem nawet 2 dni w miesiącu, żeby na start spróbować. Jeżeli się popracuje przez jakiś czas tak na próbę i okaże wam się, że na przykład macie lepsze wyniki, jest wam łatwiej się skupić, te wszystkie zalety, które wymieniliśmy wcześniej, będą do was przemawiały z tej pracy zdalnej, no to wtedy można już myśleć o tym, żeby przejść w 100% na pracę zdalną. Tak, i to jest w ogóle też porada z książki Tima Ferrisa, 4-godzinny tydzień pracy, która już ma dobre z 10 lat, myślę, albo 15. Ale jest bardzo fajną książką, bardzo, bardzo ją polecam. I on właśnie też tam proponuje, żeby przekonać szefa w ogóle swojego w ten sposób, że wy możecie pracować zdalnie, że najpierw to są pojedyncze dni, później na tydzień na przykład, później miesiąc jesteście w biurze, ale on ma nie wchodzić do was do pokoju i tak, żeby to robić sobie stopniowo. I w końcu wszyscy w firmie zobaczą, że wy praktycznie możecie już żyć gdzie indziej. Warto też wspomnieć o tym, że są firmy i na polskim rynku i w ogóle na rynku są firmy, które pracują w 100% zdalnie. Na przykład Bufferock, z którego wzięliśmy te badania, to jest firma, która w 100% pracuje zdalnie. Aczkolwiek, Automatic, to firma od WordPressa, tak, taka znana. Software houses są w Polsce też pracujące zdalnie. Jak się popatrzy na statystyki, to te firmy, które właśnie są z IT i dużo z nich jest takich, że tam mają około 100 pracowników i na przykład wszyscy pracują zdalnie, aczkolwiek musicie wziąć pod uwagę, że tam ciężko trafić jako junior. Tak. No bo po prostu na świecie jest masa osób, które chcą pracować zdalnie, a szczególnie i tam uderzają dla takich firm. Mhm. No właśnie, no i tutaj mamy taki przykład z Fivera, że jeżeli nie będziecie mieli tego doświadczenia, tego powiedzmy rocznego, dwuletniego doświadczenia, to musicie na przykład konkurować dokładnie, konkurować z osobami, które na przykład robią strony za 9,55. Co prawda one page, ale jednak... Tak, dokładnie. Właśnie jest strona Fiverr.com, taka, gdzie można bardzo, bardzo tanich freelancerów znaleźć. Głównie chodzi o to, że oni są z krajów takich jak Indie, Pakistan, gdzie koszty utrzymania są bardzo niskie. No i jak ktoś ma $100 miesięcznych kosztów życia, no to jest w stanie, nie wiem, 3-4 godziny poświęcić na zrobienie stronki za $10. Dokładnie. I z nimi, jak właśnie konkurujecie, mając tylko takie podstawowe umiejętności, to nigdy nie wygracie, ale oni z kolei mają podstawowe umiejętności, które można po roku przeskoczyć i to bardzo, bardzo mocno. Dokładnie. No i następnym takim tipem z naszej strony to jest zobaczcie sobie stronę... Ale nie teraz, po webinarze, my ją zresztą wrzucimy w komentarzu zaraz. Zobaczcie sobie stronę nomadlist.com. To jest takie miejsce, jeżeli chcecie już pracować zdalnie z innego kraju, to jest takie miejsce, w którym można sobie zobaczyć, jak każde miasto jest oceniane przez ludzi, którzy pracują zdalnie właśnie z tego miasta. Tak, jest tam mnóstwo zgromadzonych danych, jak na przykład w której dzielnicy warto być, jaki jest poziom zanieczyszczenia, jakie są temperatury w tym mieście, jaki jest dostęp do internetu, biur coworkingowych,
jakieś takie lokalne utrudnienia z przepisami na przykład, no mnóstwo tego jest i dlatego nie wchodźcie teraz, bo tam można wsiąknąć na godziny. To prawda. No dobra, no to mamy parę dla was takich porad, które właśnie płyną prosto z naszego doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Pewnie część z nich już jesteście w stanie wywnioskować po tym, co mówiliśmy o zaletach i wadach. Po pierwsze, warto wyznaczyć sobie miejsce do pracy. I właśnie to może być osobny pokój, to może być biurko, jeżeli macie taką możliwość, żeby to było biurko, albo jakieś właśnie miejsce w takiej przestrzeni coworkingowej. No to ono świetnie wpływa na to, że jak tam jesteście, to pracujecie. I to jest takie moim zdaniem pierwsze. No i musi wam być wygodnie, no bo też nie może być tak, że będziecie na jakimś taborecie siedzieli i po trzech dniach was zaczną plecy boleć i nie będziecie w stanie nic robić, tylko naprawdę jak jest taka możliwość, to po prostu normalne krzesło biurowe, normalne biurko, idealnie w ogóle standing desk, czyli że możecie sobie podnieść je i na stojąco pracować, monitor oczywiście, klawiatura, mysz, a nie, że na laptopie, wiecie, 12 cali na kolanach, tak no też, bo tak się po prostu nieefektywnie pracuje. Nieefektywnie się pracuje, pewnie tak i łatwo się zniszczyć na dłuższą metę. I nie z łóżka. Oj nie. Następnie zaplanuj sobie pracę i tutaj trzeci tydzień z rzędu będę wspominał zasadę Pomodoro. Jeżeli korzystaliście z niej, to polecam. Ja tak robiłem, czyli po pierwsze wyznaczałem sobie godziny, w których jestem w pracy i faktycznie starałem się, żeby to było około tych 8 godzin, bo łatwo jest wpaść albo właśnie w to 12, albo na przykład jeżeli nie macie ciśnienia, to na przykład nic nie robić w drugą stronę. A po drugie Pomodoro pozwala na to, że przez 25 minut się skupiacie na tym, co robicie, macie 5 minut przerwy i tak w tych cyklach takich półgodzinnych funkcjonujecie. I moim zdaniem to jest mega przydatne dla osób, które łatwo rozproszyć czymś, żeby wypracować sobie taką zasadę pracy w ten sposób. Ja ze swojej strony natomiast polecę z bardziej skomplikowanym systemem GTD, Getting Things Done. I on jest super się sprawdza. Są do tego aplikacje Things na Maca albo Todoist, taki wieloplatformowy. I on pozwala naprawdę cuda zrobić z efektywnością i pracować. Po prostu robić to, co ma faktycznie znaczenie. Tak. Także nawet jak się mniej pracuje, to robi się rzeczy, które są istotne. Ale system jest skomplikowany. Teraz update ma wyjść, także zobaczymy, co się zmieni, ale jest warte uwagi. Okej. Okay. Wyznacz sobie godziny, no to jasne. To już z tym budzikiem super polecamy. Pomysł. Mhm. Nie pracować w piżamie, to żeby nie zdziadzieć. Tak. Polecamy. Bardzo polecamy. I ostatnia rzecz, o której też dzisiaj rozmawialiśmy, że jeżeli na przykład pracujecie zdalnie i pracujecie z właśnie Tajlandii, Singapuru, z Indonezji, to bardzo łatwo jest wpaść w coś takiego, że jesteście jednak na wakacjach, nie w pracy i to niesie za sobą bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze, zdarzyło mi się tak, że mieliśmy kontakt z dwoma parami, które się przeniosły na przykład do Tajlandii i zaczęły pracować w Tajlandii, przy czym jedna z osób pracowała, a druga wzięła wolne i po prostu pojechała z nią. I tak się nie da na dłuższą metę, dlatego że ta osoba, która ma wolne, to po prostu się nudzi. Czyli jest takim bezrobotnym w jakiejś Tajlandii, gdzie nikogo nie zna, nawet nie wie pewnie, tak, jak tam język więc, jest. Więc to jest po prostu ciężkie i trzeba pamiętać o tym, że jeżeli pracujecie zdalnie, no to tak jakbyście mieszkali w tym kraju, to nie są wakacje, chociaż po pracy oczywiście możecie pojechać na plażę, to jest zaleta pracy zdalnej. No i te temperatury, ja też właśnie tak jak mówię, krótko bardzo za granicą byłem w porównaniu z Krzyśkiem, ale jak 40 stopni było i cały czas wiesz, nad morzem się jest, to ja tam po 2 godziny pracowałem. Na szczęście tak tanio było, że wystarczało po warszawskich stawkach, wydatkach
ukraińskich. No i już powoli docieramy do końca. Mamy ponad godzinę, równo godzinę w tej chwili. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że też będzie dłużej. Udało nam się jakoś tak szybciej przez to przebrnąć, więc szykujcie już pytania, jeżeli macie, a my jeszcze wspomnimy o narzędziach do pracy zdalnej, bo pojawiło się takie pytanie na naszej skrzynce, żebyśmy omówili, na jakich narzędziach pracowaliśmy. I to bardzo szybko zrobimy, ale fajnie, tutaj parę ciekawostek też jest. To pierwsza rzecz jest taka, że pojawiły się komunikatory. Kiedyś tego nie było, głównie się mailami komunikowało. I teraz nawet jak pracuje się lokalnie, stacjonarnie w firmie, to i tak bardzo często jest tak, zwłaszcza w IT, że się na Slacku, czyli na takim czacie, pisze nawet do osoby, która siedzi biurko obok. To ma wady takie, że jest komunikatorem i ta komunikacja jest rozciągnięta na nie wiadomo ile, ale ma też zaletę, że się nie przeszkadza tak bardzo tej osobie, no bo się jej nie rozprasza, no chyba, że ma włączone powiadomienia na wszystko, no to i tak ją rozproszymy. Więc to ma plusy, minusy. Teraz bardzo często jest wykorzystywane w IT, szczególnie w wielu firmach i to tak i pracownicy zdalni i lokalni pracują. A WhatsApp jest jako drugi najpopularniejszy w ogóle wymieniany. To mnie zdziwiło, ja myślałem, że to jest takie bardzo prywatne. No, wykorzystywane też do komunikacji firmowej, ale obok tego jest jeszcze Telegram chyba. Ja z Telegrama korzystałem raz, bo klient miał taką prośbę. No właśnie, to jest wada komunikatora, że każdy coś tam ma, ja mam Telegrama, jakiegoś Signala, coś tam i weź później to połącz wszystko. Ale tak w wielkim skrócie, jeżeli chodzi o narzędzia, no to korzystacie dokładnie z tego samego, z czego korzystacie w biurze. W tej chwili wszystkie te narzędzia, które tutaj są wymienione, wszystkie te narzędzia tak naprawdę działają na przeglądarkach, dlatego odpalacie je niezależnie, czy jesteście w biurze, czy jesteście gdzieś po drugiej stronie planety. I korzystacie i tak ze Slacka, i tak przesyłacie pliki za pomocą Google Drive albo Dropboxa. Właśnie Google Drive nie jest wcale taki popularny. Tam, to zależy tam, gdzie. Właśnie to też mocno zależy od osób, ale ja to często pokazywałem gdzieś znajomym i mało osób to znało. To jest taki Word i Excel, ale dostępne przez przeglądarkę i w trybie live, czyli wy edytujecie sobie coś i ktoś na drugim końcu świata dokładnie w tej samej chwili widzi to, co wy zrobiliście. I w połączeniu z telefonem to jest fantastyczne narzędzie. Po prostu pracujecie nad jakimś arkuszem czy nad jakimś dokumentem, włączacie sobie tryb głośno mówiący czy tam słuchawki i normalnie jakbyście siedzieli obok siebie. Także to jest świetne narzędzie. Okej, ja sprawdzam, bo tu mi wyświetliło, że przerwało, ale chyba nic nie przerwało, bo widzę, że nadal piszecie i zadajecie pytania. Wygląda okej. Wygląda okej. No więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o narzędzia, to tyle. Jedyna rzecz, jaka mnie zawsze denerwowała, to były wideo rozmowy. Te wszystkie komunikatory nadal w sumie to nie działa. Czy tam się ma Skype'a, czy Hangouts'y, to zawsze komuś coś odpada. I ja tutaj mam taką prostą poradę, po prostu zróbcie rozmowę wielu osób na telefonie. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to są takie standardowe opcje wbudowane w telefon. Po prostu do kogoś dzwonicie i na ekranie na iPhone'ie jest dodaj rozmówcę, a na Androidzie jest taki plusik. I po prostu dodzwaniacie się do drugiej osoby i wtedy rozmawiacie sobie w trójkę. To jak normalne impulsy kosztuje, każdy ma telefon. Także to jest naprawdę super opcja i zawsze działa. No tak, to co? To przechodzimy już do pytań, ale zanim pytania, mamy jeszcze dla was specjalka. Ofertę specjalną. Mamy kod hashtag praca zdalna i z tym kodem możecie dostać 1000 zł brutto rabatu dla naszego bootcampu Frontend React. Tak, i dlatego ten bootcamp, że jego polecamy osobom, które chcą pracować zdalnie, bo po tym, po pierwsze dla frontendowców jest najwięcej pracy, a po drugie to jest bardzo efektywne szkolenie w stosunku do jego długości i do jego ceny. I jeszcze jest taka kwestia, że mamy inne szkolenie z tej samej tematyki, czyli to jest web developer i tam jest wsparcie w poszukiwaniu pracy, ale was pewnie ta praca nie interesuje, bo to praca taka w dużych miastach, a tutaj właśnie jest tylko podstawowa pomoc, co znaczy, że nie płacicie za tą pełną pomoc,
i to się naprawdę, naprawdę opłaca tutaj, szczególnie z tym rabatem. No i macie po tym szkoleniu, znacie Reacta, czyli to jest coś, co was odróżnia od wszystkich samouków, freelancerów, takich, którzy sami coś robili, właśnie koderów z Fivera. Także tutaj macie naprawdę, naprawdę już duży skok w swoich umiejętnościach. Super. To przechodzimy już do samych pytań. Ja już się cofam, czy tam coś jeszcze wcześniej padło takiego, na co możemy odpowiedzieć. Zaraz będziemy odpowiadać. O tym mikrofonie. Czym się różni web developer od frontendu? Piotr pyta. Przełącz ten slajd z pytaniami. Jestem z kodem. Z kodem. Okej, już przełączam. Web developer jest bardziej rozbudowanym szkoleniem. Oprócz frontendu jest tam jeszcze backend dodany. I na web deweloperze jest możliwość dokupienia usługi wsparcia w poszukiwaniu pracy takiego aktywnego z naszej strony. Mhm. Czyli tutaj nasze konsultantki się za to biorą i zwykle polecamy właśnie szkolenie web developer, ale freelancerom, którzy są samodzielni, tak szczerze poleciłbym właśnie frontend, dlatego że jest dużo tańszy, a zakres wiedzy jest tutaj bardzo, bardzo dobrze dobrany. Krzysztof zadał dwa pytania i oba są bardzo ciekawe. Skąd bierzecie oferty dla freelancerów? To jest pierwsze pytanie. To ja może odpowiem. Na początku najważniejszą... Też powiem. Okej. Na początku najważniejszym punktem moim zdaniem, jeżeli chodzi o pracę na freelancie, są twoje istniejące kontakty, zanim zostałeś freelancerem. Czyli jeżeli pracowałeś dla jakiejś firmy i na przykład montowałeś dla niej filmy w moim przypadku, albo na przykład pisałeś kod, to jest spora szansa, że jeżeli dasz im znać, że teraz robisz to, ale na przykład z Tajlandii albo z Indonezji albo z Filipin, no to nie będą mieli nic przeciwko, jeżeli dobrze się z tobą współpracowało. Założą, że chociaż spróbują. Więc u ciebie tak to właśnie wyglądało, tak? A w moim przypadku to nie wyglądało w ten sposób i tak jak mówiłem, za szybko się zdecydowałem na pracę zdalną, dlatego że no to było 5 lat temu i faktycznie było tak, że miałem wrażenie, że pracowałem z klientami, z którymi utrzymam kontakt, ale klienci mieli problem z tym, że nie mogli bezpośrednio ze mną porozmawiać, że nie mogę do nich do biura przyjechać, więc dużo zależy od tego, jakich macie klientów przed tym, jak zaczniecie pracować zdalnie, wydaje mi się. No i to chyba za szybko to zrobiłeś. To pewnie dla nich szok był taki, że tak. Ale jak to, nie? To ja sobie kogoś poszukam. Tak, trzeba było po prostu robić to stopniowo, tak jak proponowaliśmy, jeżeli chodzi o te punkty. Ja też uważam, że kontakty są w porządku, ale nie każdy je ma. I moim zdaniem bardzo ważną rzeczą jest to, żeby pokazać coś, co już się zrobiło. Czyli najpierw trochę albo pokodować, albo popisać, no coś potworzyć tak z własnej chęci, żeby mieć portfolio, żeby mieć jakieś projekty. A dopiero później z tym uderzać do ludzi. I u mnie to wyglądało tak, że w 2007 roku, czy jakoś tak, pisałem bloga swojego i odezwał się do mnie redaktor jednej gazety, w ogóle o hackingu ona dotyczyła. Czy może opublikować jeden z moich artykułów z bloga? Tak, kurde, nie będę w profesjonalnym druku. Tak zapytałem, ale czy mi wyśle tą gazetę, czy co? On, no tak, że my razem z wynagrodzeniem to wysyłamy. Wynagrodzenie jeszcze będzie, nie? No świetna sprawa. I on faktycznie wziął ten mój artykuł, tam trochę go przeredagowali, zapłacili mi za to chyba z 300 czy 500 zł, coś takiego, bo to takie stawki kiedyś były, co dla mnie było takie w ogóle otwierające oczy, nie, że no kurde, ja tu mam koszty utrzymania 1500 zł czy coś, bo to było dawno. I w ciągu tam, nie wiem, 2 dni napiszę artykuł za 300, no to co, pobiegłem do Empiku, wziąłem gazety, które mnie interesują, właśnie jeszcze wtedy w druku były gazety takie komputerowe,
patrz jakiś internetmaker, nie? Redaktor prowadzący Michał Stępień, nie? Piszemy maila, kolejny jakiś tam Paulina, tutaj ktoś tam jeszcze, nie? Wziąłem tych gazet chyba z 10. Napisałem do nich: dzień dobry, tam szanowny panie redaktorze PC Worda, czy tam pani redaktorko internetmakera. Ja chciałbym ten, ja jestem blogerem, mam jedną publikację w mediach, chciałbym dla was pisać, i mi wszyscy odpisali: ok, to na próbę napisz jeden artykuł, ustaliliśmy jakieś tematy i jak będą ok, to będziemy ci dawać kolejne, jak nie, to nie. I tak to mniej więcej wyglądało. Później ci ludzie gdzieś tam poszli do innych gazet, jak ktoś zmienił ten redaktor redakcję, no to pamiętał, że ja fajnie pisałem, no to wziął mnie do tej nowej, ja w tej starej jeszcze zostałem i generalnie tak tych tytułów się po prostu narobiła masa i zleceń też bardzo dużo. Wydaje mi się, że po pierwsze kontakty, jeżeli macie jakieś, albo istniejący klienci. Jeżeli nie macie, to bardzo warto samemu wyjść, właśnie stworzyć swoje portfolio, mieć profil na GitHubie i tak dalej, jeżeli chodzi o programistów, i po prostu samemu próbować, nie tyle aplikować, ale po prostu zgłaszać się z taką propozycją. Ja jakbym miał jako freelancer programista robić, bym w ogóle zrobił sobie portfolio, tak jak mówię, nawet jakieś takie fejkowe profile typu zrobię rebranding Biedronki, czy nie, jakbym zaprojektował stronę Mercedesa na przykład, wziąłbym jakieś ich materiały, bo duże brandy na pewno mają fajne materiały, więc to będzie fajnie wyglądało, i bym uderzał po znajomych gdzieś, na pewno każdy ma jakichś znajomych, nie wiem, kto ma jakiś tam zakład blacharski, coś tam, ale takie wiesz, małe. To akurat dotyczy w sumie też normalnego freelancingu, a wiesz, tak, takiej pracy zdalnej, no to wydaje mi się, że to też jeszcze dochodzi ten element, że jest ta odległość, więc to też trzeba to jakoś tak ugrać, że i też musicie wziąć pod uwagę, że to jest... A to było pytanie o zlecenia. Że to jest, chyba. Tak, skąd bierzecie oferty? Oferty. No? Aha, a oferty takie, bo freelancingu są... bardziej myślę, a oferty takie zwykłe, no to na serwisach z ofertami pracy po prostu się wybiera kategorię praca zdalna i są. Albo jak się wpisze w Google Remote Job, to od razu pokazuje też bardzo dużo takich portali, gdzie tylko są te zdalne. Tak, zdalne, ale prace. Na tych jobboardach takich typowo IT, właśnie Bulldog Job, No Fluff Jobs, Join IT. Tam macie do wyboru miasto Warszawa, Wrocław, Gdańsk zdalnie. A na pracuj.pl takim dużym w opcje zaawansowane trzeba wejść i tam jest wyszukiwarka zdalnych ofert. Dobra, to myślę, że dość odpowiedzieliśmy na to pytanie. Ale myślę, że ono było ważne i to ważne, dużo istotne, osób interesuje. Tak jest. Drugie pytanie od Krzysztofa to jest: jak wygląda praca w innych krajach, jeżeli chodzi o prąd i internet? To ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że pracowałem naprawdę już w tej chwili chyba przynajmniej w 10 różnych krajach i wbrew pozorom w tych krajach na przykład Azji Południowo-Wschodniej zazwyczaj internet jest lepszy niż w tych zachodnich i jest łatwiej dostępne miejsca do pracy, na przykład coworkingowe. Ale tak w dużych miastach tylko, czy wszędzie? Zazwyczaj w tych turystycznych, bardziej turystycznych miejscach, ale jeżeli chodzi o te mniejsze miejscowości, to też na przykład bardzo popularne, zależy ile potrzebujecie internetu, to jest też istotne, bo jeżeli potrzebujecie ograniczoną ilość, nie wysyłacie tak jak ja dużych plików, to na przykład LTE, czyli internet taki, który możecie po prostu na kartę wsadzić sobie i kupić 10 giga, kosztuje grosze. A wbrew pozorom w Australii miałem największy problem z internetem. Pod tym względem ten kraj jest straszny, nie polecam. On jest, jeżeli chodzi o prędkość internetu, za Kazachstanem, także to powinno mówić, jak tam jest. Kazachstan to jest kraj, do którego tylko jeden przewód internetowy idzie. I kiedyś była jego awaria, pamiętam, i całe państwo padło. Więc w Australii jest gorzej. Tam jest, jeżeli chodzi o internet, większy problem wbrew pozorom, a na przykład w takiej Tajlandii czy w Indonezji bez problemu. Następne pytanie, Adam. Jak dużo jest ofert pracy zdalnej w technologiach IT, ale nie webowych? C#, C++, Java. Ja bym szacował na jakieś 5-10% wszystkich ofert, czyli i tak sporo.
Natomiast w Javie szczególnie, w sumie w tych technologiach dotnetowych też będzie to podobnie wyglądało, są oferty pracy zwykle z korporacji, a w korporacjach często są dni pracy zdalnej takie częściowe, co jest na początek szczególnie fajne, czyli właśnie idziecie sobie do jakiegoś korpo jako Java developer i dostajecie tam jeden dzień w miesiącu, najpierw zdalnie, później jeden dzień w tygodniu, no i później jak już się sprawdzicie, to będzie łatwiej. Dokładnie. Nina napisała, że wadą jest, że jeżeli masz wczoraj coś działało, dziś rano działało, a za chwilę masz telekonferencję i nagle ci wszystko siadło, to pracując z biura pójdziesz do działu IT i oni ci dadzą nowy sprzęt, a pracując zdalnie jesteś zdany na siebie. Tak, ale trochę się uczysz takiego ogarniania też wtedy. Tak. No i tego, żeby mieć zapas ten drugie źródło internetu, nie? Że jednak trochę ten sprzęt na baterii potrzyma. No, także to się czasem zdarza i właśnie się uczysz po prostu, co może nie działać. To ja tak jak mówiłem z tymi komunikatorami wideo, zawsze tak miałem. Po prostu jak ja miałem czasem tak kilka, pięć rozmów na dzień, to codziennie zdarzało się tak, że jakaś jedna nie działała, że komuś mikrofon padł, czy tam coś tam. U siebie to wszystko już potrafiłem naprawić. Tam, nie wiem, po kodzie błędu w Skype'ie, nie wiedziałem, co trzeba zrobić, czy co zresetować. Sławomir pyta, największym problemem w pracy zdalnej jest zmuszanie się, czy jest zmuszanie się do pracy? Nie, ja bym wręcz odwrotnie powiedział. Wydaje mi się, że w pracy zdalnej większym problemem jest to, że właśnie tak jak wspominaliśmy, że nie wiesz kiedy przerwać, niż właśnie zmuszenie się. Rzadziej jest tak, że musicie się, znaczy przynajmniej ja nie słyszałem. Znaczy no z tych badań też tak wynikało, że tam 8% miało problem. Tak, problem z motywacją. No. Na pewno problemem jest to, żeby w końcu zacząć i to od wielu osób słyszałem właśnie i to głównie z tymi porządkami się wiąże i z tym, że ciągle jesteś do zrobienia w domu jeszcze. Tak. To naprawdę od masy osób słyszałem, że muszę mieć wszystko idealnie ułożone, wiecie, biureczko i wtedy siadają, pracują. Ale jak się o to dba tak na bieżąco, no to nie jest okej. Mateusz i Krzysztof pytają w sumie o to samo, czyli jak rozliczać pracę zdalną. I teraz tak, to jest parę sposobów. To zależy wszystko od tego, zależy od waszej sytuacji, zależy dla której firmy, z którego kraju pracujecie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że my na samym starcie powiedzieliśmy o tym, że polskie prawo przewiduje telepracę. Zwaną też e-pracą. Ja muszę używać tego określenia teraz. Więc jest w ogóle jest taka możliwość, żeby jeżeli jest przewidziane w umowie, no to może być taka umowa z pracodawcą. Oczywiście możecie na B2B pracować z pracodawcami i z tego co kojarzę w Unii Europejskiej kompletnie nie ma z tym problemu, dlatego że to są wewnątrz unijne. Tak, polskie prawo w ogóle nakazuje pracodawcy wyposażyć ci twoje miejsce pracy, co widziałem. Zero razy. Gdzieś tak? Tak. No ale niby jest taki przepis, że jak macie zdalne, to musi wam pracodawca wyposażyć miejsce pracy. Okej, okay, Kinga pyta o coś niezwiązanego z pracą zdalną, że zapisała się na nasz Bootcamp Web Developer Plus gwarancja pracy. Program gwarancji pracy i jak wygląda z gwarancją pracy, jeśli mam upatrzone kilka firm i na nich najbardziej mi zależy. Zdaję sobie sprawę, że Codila nie zagwarantuje mi na 100% miejsca w konkretnej pracy, ale czy istnieje jakiś system poleceń na linii Codila wybrana firma? Tak, generalnie dziewczyny od nas, aktualnie same dziewczyny pomagają w szukaniu pracy, także tak trochę skrót myślowy. Konsultantki nasze do spraw zatrudnienia będą na pewno patrzyły na to, jakie ty masz oczekiwania. Też są osoby, które chcą pracę zdalną i im też się staramy gdzieś tam pójść na rękę i to poszukać, ale nie gwarantujemy tego po prostu, że to się uda. No i jeśli akurat tak się zdarzy, że te firmy są takimi, z którymi my mamy jakieś lepsze relacje, to na pewno w tym pomożemy. Plus jeszcze może być taka możliwość, jak to są jakieś popularne firmy, że już nasi jacyś absolwenci albo tam pracują, albo kandydowali do tych firm, więc my też wiemy na przykład, z czym oni mieli problemy podczas rozmów, też może być
twoja próbna rozmowa o pracę, bo będziesz miała na tym bootcampie próbną rozmowę o pracę z naszą konsultantką. Ona też może trochę symulować to, co w tej konkretnej firmie się dzieje, na której ci zależy, jeśli oczywiście my to wiemy. Także tutaj dziewczyny naprawdę bardzo, bardzo się przykładają i jednak to, że my tych absolwentów mamy no, setki w wielu firmach, to już gdzieś tam możemy czerpać z tej naszej bazy. Dokładnie. Też od razu odpowiem na to, co Kinga później napisała o tym, że czasami zdarza się, że nie widzimy pytań. Faktycznie jest tak, że nie wiem z jakiego powodu, ale Facebook tak robi, że czasami po prostu tych pytań nie widać. Powiem więcej, jak kopiujecie i wklejacie jeszcze raz, to chyba Facebook po ostatnim webinarze doszliśmy do wniosku, uznaje to za spam i my po prostu go nie widzimy. Więc jeżeli się zdarzyło tak, że teraz ktoś z was zadał pytanie, a ja go nie widzę i na nie nie odpowiemy, to postaram się odpowiedzieć na nie później w komentarzach. Tak, albo tak, w komentarzach najlepiej indywidualnie, to wtedy dostaniecie powiadomienia. No i też te pytania wtedy będą lepiej rozpracowane. Patryk pyta, czy będzie możliwość obejrzenia webinaru. Tak, jutro będę rozsyłał link z tym webinarem jak najbardziej. A Ania pyta, czy pracując jako freelancer niezbędne jest otwarcie własnej firmy? Nie. Nie jest ale niezbędne, fajnie. Ale jest łatwiej, wydaje mi się, dlatego że teoretycznie możesz być albo na właśnie umowie o pracę, telepracę zdalną, albo możesz być na umowie o pracę i po prostu mieć te dni pracy zdalnej. Ale o freelancer. Tak, a jako pytanie. Racja, o freelancer. To wiesz co, możesz na umowę o dzieła, to jest bardzo korzystne podatkowo, ale jest trochę więcej formalności i na przykład jednego bardzo dobrego grafika znam, no, czołówka polska generalnie i on tylko na umowach o dzieła pracuje. Ja zresztą sam też pracowałem, bo ta forma jest dla twórców po prostu idealna, tam się płaci tylko parę procent podatku i tyle. Jest trochę formalności z tym związanych, no bo każde dzieło musi być oddzielnym zleceniem. Także da się. Firmom w większości jest łatwiej na fakturę, jeśli fakturę wystawisz. Dla ciebie w niektórych przypadkach to może się też opłacać, jak masz duże koszty szczególnie. A też jeśli pracujesz dla Stanów, to często jest tak, że klienci ze Stanów w ogóle nie chcą żadnych faktur ani niczego i po prostu ci przez PayPal robią przelew i tyle. I ty do Urzędu Skarbowego sobie zgłaszasz na koniec roku te przychody. I to jest całość. No chyba, że w ogóle w jakimś innym kraju mieszkasz i masz rezydencję gdzieś, gdzie są inne zasady, na to trzeba patrzeć, nie? Bo to jest to, że jesteś Polką, że mówisz po polsku, a mieszkasz na przykład 9 miesięcy w roku, nie wiem, w Wietnamie, no to już może być bardzo, bardzo różnie z tymi podatkami. Tak. No ja ze swojej strony powiem, że na przykład będąc w Australii przez rok byłem w Australii, założyłem działalność w Australii po prostu i odprowadzałem podatki tam. Okej, jeżeli chodzi o następne pytanie. Krzysztof się pyta, czy pracodawca przelewa pieniądze we własnej walucie, czy przelicza po kursie i tak dalej. Pytanie o walutę. No zawsze zleceniodawca będzie przelewał w swojej walucie, chociaż często też jest tak, że jeżeli to są jakieś międzynarodowe, to na przykład obraca się dolarami albo euro, w zależności od tego, czy strefa nasza euro, czy nie. No i temat rzeka, czyli Maciek pyta, jaki kraj jest najlepszy na pracę zdalną? No to jeszcze raz tutaj zapraszamy na Nomad List, tam naprawdę możesz sobie wybrać, co jest dla ciebie najlepsze, typu czy lubisz mieć ciepło, zimno, ale też średnio. Możesz segregować miasta, bo tam miasta są konkretne podane, możesz segregować według ceny tosta z awokado, więc naprawdę danych jest tyle, że możesz sobie wybrać to, co ci pasuje. Jeżeli miałbym powiedzieć, no to najlepiej jest, to jest takie no, najprostsze i zdroworozsądkowe myślenie, że fajnie jest pracować w kraju, w którym życie jest tańsze niż to, co zarabiasz w kraju droższym. Czyli na przykład jeżeli pracujesz dla firmy z Anglii albo firmy ze Stanów, no to zamiast mieszkać w Stanach czy w Anglii, jeżeli już nawet będziesz mieszkać w Polsce, to i tak jakby siła nabywcza pieniądza jest dużo większa, więc to od razu ci trochę podbija też twoje stawki. No tak, no jeden z moich znajomych w Legnicy mieszka, pracuje zdalnie dla firmy z Norwegii.
norweska pensja dla senior dewelopera to jest tyle pieniędzy, a na Legnicę to już w ogóle jest po prostu tak. Kosmiczna kwota jakaś. Tak. No dobra, godzina 25. Czy... Jest nieźle. Jest nieźle. No to myślę, że na tym etapie... Napiszcie w komentarzach, czy chcecie drugą część tego webinara. Moglibyśmy jeszcze mówić i mówić. Na dobrą sprawę zasypać was przykładami, bo to też był taki pomysł. No dokładnie, my łącznie mamy z 10 lat doświadczenia mniej więcej w pracy zdalnej, no to tych przykładów się narobiło... Mnóstwo, jak ja dla ponad 100 firm pracowałem łącznie, Krzysiek no z kilkunastu krajów, no to tych ciekawych rzeczy naprawdę się trafiło mnóstwo. Mieliśmy notatek, ile tam, z 7 stron chyba tak, wypisanych. Tak, samych takich rzeczy, po hasłach. No także my naprawdę tutaj mocno, mocno cieliśmy. Tak. Słuchajcie, jeszcze czekam na jakiś rzut na taśmę, jeżeli chodzi o pytania, a w tej chwili was serdecznie zaproszę na nasze następne webinary, na które możecie się zapisać na kodilla.com/webinar. No i najbliższy to jest Zaplanuj ścieżkę kariery w IT, czyli webinar, w którym powiem trochę o tym, w jaki sposób najlepiej podejść do właśnie planowania swojej kariery, jeżeli jesteście na starcie w IT i chcecie się przebranżowić. Na ten webinar was serdecznie zapraszam. To fajne uzupełnienie będzie do tego dzisiejszego, bo dzisiaj wam powiedzieliśmy, czy da się zdalnie pracować. No i jeśli chcecie, no to w IT będzie najłatwiej, bo jest tego... po prostu najwięcej. No a teraz Krzysiek wyjaśni, jak to sobie wszystko rozplanować, no bo tak jak widzicie, to jest jednak taka długodystansowa gra, nie? To nie jest tak, że sobie w tydzień się nauczycie HTML-a, po dwóch tygodniach znajdziecie pracę na Fiverrze, znaczy no możecie, ale zarobicie wtedy $10. Tak. Chyba nie na tym wam zależy, tylko żeby to było jednak trochę bardziej sensowne pieniądze. No i następny webinar to jest co robi typowy programista, czyli trochę porozmawiamy o tym, jak wygląda praca programisty, trochę o takich szczegółach, jak sobie też już jak zaplanujecie tą ścieżkę z poprzedniego webinaru, to jak sobie wyobrazić, co będziecie robili już końcowo w pracy. No bo właśnie tak się mówi, nie? Tylko no programowanie jakieś, ale tak w sumie niektórzy nie wiedzą nawet do końca, co to jest. Ja nawet miałem osobiście taką sytuację, że mnie ktoś tam pyta, a czym się zajmujesz? Ja mówię, no sprzedaję szkolenia z programowania. I on tak, programowania, czyli czego? I ja tego, kurde, nie? No tego pytania się nie spodziewałem i no musiałem wyjaśnić, nie? No że zobacz, jak masz na przykład telefon albo masz jakieś strony internetowe, no to ktoś to zrobił. I on tak, a faktycznie... No rzeczywiście, nie? To nie jest tak, że sobie w tym komputerze siedzi, nie? Więc, i to młoda osoba była, co ciekawe. O tym będziemy rozmawiali w ramach tego webinaru. Ja widzę, że w tej chwili już nie pojawiają się żadne nowe pytania, więc dzięki wielkie za udział dzisiaj. Dziękuję też tutaj za zaproszenie i że słuchaliście nas tak długo, bo widzę, że cały czas obecni są. Tak, dzięki wielkie. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to napiszcie na bootcamp@kodilla.com. Możecie do nas zadzwonić. Możecie się umówić na doradztwo, na które zapraszaliśmy już na samym początku, lub zapisać się na następne webinary i zobaczyć się z nami za tydzień. Dzięki za udział, dzięki za pytania i do usłyszenia. Do usłyszenia.